O, dzień dobry, witam was w epizodzie 4. Jest strasznie gorąco, bardzo gorąco, mamy 33 stopnie. Muszę sobie kupić okulary, jakiekolwiek okulary. Wybieram się teraz na Manhattan, na takie mini zakupy, ponieważ ogólnie jak wychodzę z psem, zawsze wychodzę w piżamie, ale tutaj jest tak się niekomfortowo czuję w piżamie wychodzić. Potrzebuję sobie kupić jakieś takie, nie dresy, ale takie zwykłe szmaciane spodnie, żeby narzucić, żeby po prostu wyjść z psem, bo w piżamie naprawdę dramat. Wczoraj właśnie sobota, dzisiaj mamy niedzielę, no i tutaj bardzo dużo jest barów, młodych ludzi, fajnie ubranych, a ja w tej piżamie jakoś, nie wiem, tak niekomfortowo się czuję. Jeszcze jak mieszkałam w Connecticut, dla mnie to nie było problemu, ale teraz jakoś tak nie za bardzo. Więc jeżeli chodzi o moje mieszkanko, to wszystko już sobie urządziłam, przygotowałam się, że tak powiem. No i tak na dobrą sprawę, teraz tylko jutro już mam parę rozmów o pracy, znaczy tam 3-4, nie wiem, w tygodniu. Nie wiem, jestem tak niezorganizowana dzisiaj, postaram się to wszystko uporządkować. Także jeżeli chodzi o koszta mojego mieszkania, to powiem wam tak, nie mamy pralki i na początku ten fakt mnie przerażał, ale zostawiłam pranie naprzeciwko mojego mieszkania, tam gdzie po prostu to jest pralnia taka publiczna, gdzie zostawia się pranie. Znaczy to nie jest taka pralnia, że się wchodzi, robi się pranie, tylko po prostu się zostawia i oni to robią za nas. Za 10 funtów prania zapłaciłam, czyli za powiedzmy cały wór prania zapłaciłam 12 dolarów. Trzeba było zostawić tam swoje środki. I słuchajcie, na drugi dzień miałam tak fajnie wyprane, kurczę, wyprasowane, poskładane, że stwierdziłam, o kurde, to jest nawet lepsza opcja niż brak tej pralki. Ja płacę za mieszkanie jednopokojowe 1500 dolarów. Powiem wam, że ta cena jest bardzo mała. Bardzo mała. Tutaj mieszkania w Hoboken chodzą od 1800 minimum. Plus mamy właściciela, który mieszka na Florydzie. Nie musimy płacić żadnej opłaty za zwierzaki, bo tutaj widziałam właśnie, ktoś się w komentarzu zapytał, czy ze zwierzakami. No ja sobie ze zwierzakami, przecież nie zostawiłabym mojego psa i kota, no ludzie. Przecież to, no nie ma takiej opcji w ogóle, więc tak, nie musimy płacić ani nie musieliśmy płacić żadnych depozytów, żadnych opłat, nic. Po prostu ci ludzie kochają zwierzęta i nam się bardzo udało, ale było bardzo trudno znaleźć coś, gdzie akceptują po prostu zwierzaki, więc udało nam się z tym wynajmem o tyle, że to jest na parterze i daje to naprawdę fajną możliwość tego, że jeżeli faktycznie ma się jakieś rzeczy, zakupy, to nie trzeba tego dźwigać. Także ja teraz wybieram się na 33 ulicę, ale nie wiem, gdzie mam, na którym mam być w traku, czy na 33, okej, czyli na 33 mam H&M i w ogóle wszystkie sklepy, także super. No tutaj musiała być masakra przy wirusie, bo w subwayach jest bardzo gorąco i trzeba nosić dalej maski. Ogólnie niby w Nowym Jorku już niby nie trzeba, jeżeli ktoś jest zaszczepiony, ale i tak ludzie noszą, i tak tutaj do jakiegokolwiek pomieszczenia się wejdzie, trzeba założyć maskę. No ja wam powiem, że to faktycznie ten kontakt z drugim człowiekiem jest bardzo bliski w Nowym Jorku i będąc na Florydzie nie odczułam tak tego wszystkiego, jak będąc nawet teraz tutaj, jak to musiało być bardzo dotkliwe, jak się musiał szybko ten wirus rozprzestrzenić. Teraz mi się wszystko podoba w takich zielonych kolorach. Taka brudna zieleń, bardzo fajnie to wygląda ogólnie. Szukam takich spodni, żebym mogła je ubrać po prostu na tyłek. I żeby były takie, wiecie, ani bez gumki, żeby to nie były dresy, tylko żeby po prostu je ubrać i wejść z psem na zewnątrz. Mam nadzieję, że mi się uda znaleźć takie
spodnie. Ja ogólnie uwielbiam H&M, to jest mój ulubiony sklep, także daję wam tutaj cynka, że H&M to mój ulubiony sklep. No niestety nie ma nic, jak zawsze idę do sklepu i to co jest na stronie tego nie ma, a jak chcę coś kupić w sklepie to jest, no różnie to jest z tym. Idę teraz do Marszala, może mi się trafią jakieś spodnie takie byle jakie, szmaty, żebym ubrała na dupę za przeproszeniem. Kochani, no nic, nie kupiłam żadnych spodni, wracam już do domu, bardzo gorąco. Także to był epizod 4. Zapraszam was do subskrybowania. Także jak ktoś z was chce oglądać przygody Agnes w Nowym Jorku, to zapraszam. Także to by było na tyle i trzymajcie się, buziaki.